No to hel na helu objeżdżony. Dziś też wita mnie słońce, ale dziś to chyba może trochę popadać. Obudziłem się w pięknych okolicznościach przyrody, a teraz zwijam się w poszukiwaniu pewnego bardzo mi potrzebnego w tej chwili przybytku. Wieje chłodno. Pani rozpaliła wędzarnię. Ryby się wędzą. A ja znalazłem bardzo pożądane o poranku miejsce, w którym za 5 zł mogłem celebrować moje chwile szczęścia. Witajcie moi kochani, ponownie jestem w jastarni, czyli wracam już z głębokiego helu. Rzadko pokazuję wam moje spotkania, bo to takie trudne nagrywać kogoś wbrew jego woli, chyba że spotka się kogoś nawykłego do kamery. Poznajcie pana Odyna Seniora. Odyn senior z kanału Odyn, z teamu Odyn. Odyn to człowiek, który podróżuje z wykrywaczem metali po plażach, mostach, rzekach, w całym Europie, a chyba nawet w świecie. Kochani, Odyn Senior właśnie bardzo, poza tym, że nagrał o mnie filmik i apelował do swoich oglądaczy o wsparcie i obserwowanie mojego kanału, to zaopatrzył mnie w 13 racji żywnościowych żołnierskich, dlatego mój rower w tej chwili jest zapakowany po dach. Ale 2 tygodnie główny posiłek dnia mam zapewniony. Proponuję ci nie jeść codziennie. Ja już jadłem, a poza tym ja jestem odporny na wszelkiego rodzaju jadło dla innych niestrawne. Lata praktyki. Dzięki jeszcze raz. Nie ma za co. No a do was apeluję o wzajemność. No, jego ogląda kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mnie póki co trochę ponad 1500. Ale myślę, że on doceniłby, jakby mu tak z 500 osób wpadło na kanał i zrobiło tam mały dym. Nic wam to nie kosztuje was. Podajcie i róbcie to, co trzeba. Dzięki, wspierajcie youtuberów, podróżników i innych włóczęgów. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Ja też jestem włóczęga. Tak, no. Włóczenie się jest fajne. No. Zarąbiste. Zarąbiste. Dzięki, kochani. Nie wiem, czy go było słychać. Mówił bardzo cicho. Spróbuję coś z tym zrobić, jakoś to podkręcić. Trzymajcie się. Ale lustro. Nawet zmarszczki nie ma. Trochę popadało. Ale teraz przestało. Tak jakby się nawet miało przetrzeć. Co nieco. Zadziwiające to morze jest w tym roku. W zimie takie flauty. Teraz takie flauty. Kompletny bezruch. Jakby nie kreska brzegu, to morze i niebo by się tutaj zlały w jedno. Plan był taki, że drogę z helu do Władysławowa, w którym muszę być jutro, pokonam na 2 etapy, czyli 20 parę kilometrów do jastarni, nocleg i jutro 20 parę kilometrów do Władysławowa. Ale jak to w życiu bywa, nie poszło mi. I zaraz będę we Władysławowie. Za krótki ten odcinek, żeby go dzielić na 2 razy. A to oznacza, że nie zatrzymam się we Władysławowie. Więc pojadę dalej,
za Władysławowo, nad Zatokę Pucką, a na Polankę Lodową. To miejsce, gdzie kiedyś, 3 lata temu, o moje, nie zamarzłem. Ale teraz nic takiego mi nie grozi. Myślę, że będzie malowniczo i spokojnie. Więc zatrzymam się we Władysławowie na stacji benzynowej, trochę podładuję baterię, a potem zjadę do Zatoczki. Jutro już przyjaciele, Artur i przyjaciele. Ponoć to ma być gruba impreza, więc gruba w sensie liczebności ludzi. Więc już się cieszę i nie mogę doczekać. A póki co kręcę sobie. Obrócę na chwilę kamerę. O, może coś wam tutaj pokażę. Ten uchwyt niestety nie ma jakiegoś solidnego zabezpieczenia, więc jakoś tak jechać intensywnie raczej się nie powinno. No, gdybym teraz stłukł telefon, no to nowego by nie było. Piesek się zdenerwował, że jeżdżę po jego deptaku. Ładny ten nasz hel w tych okresach niesezonowych. Naprawdę świetne miejsce do podróżowania rowerem. Niby płasko, choć ścieżka rowerowa od Jantaru, nie Jantaru, tylko Juraty, do Helu. Sporo takich hop. No, na rozpędzonym rowerze lekkim to tam nikt tego nie zauważy. Ale ja nie jestem w stanie tak rozpędzić mojego wehikułu, żeby na te hopy wjeżdżał całkowicie z rozpędu. Więc jest romantycznie, pięknie, malowniczo. Jest sporo rzeczy do zobaczenia, zwłaszcza jeśli ktoś lubi militaria. No, jedna jedyna wada, już mówiłem, ta jazda tam i z powrotem w krótkim czasie. Ale pewnie wielu z was by to nie przeszkadzało. Zachęcam do wiosennych, jesiennych i zimowych wypraw rowerowych na Hel. To naprawdę, naprawdę przyjemne. No i spotkałem tu mnóstwo przesympatycznych ludzi. Przesympatycznych, ciekawych. No dobra, bo mi się taśma skończy. Przygotowuję sobie posiłek z pierwszej wojskowej racji żywnościowej od Odyna Seniora, którego kanał wam serdecznie polecam. Jeśli was interesuje poszukiwanie skarbu z wykrywaczem metali oraz podróżowanie, Odyn dał mi kilkanaście sztuk takich zestawów. Ja już kiedyś z nich korzystałem. Są całkiem smaczne. Ale ważą, mam ich chyba 13, więc rower dociążony na maksa. Więc zamiast marnować ciężko wyżebrane środki na inne jedzenie, trzeba jeść racje żywnościowe. Nalać max 100 ml. Jest kreseczka. Ile to jest 100 ml? Chyba troszkę mi się przelało, ale niedużo. Zawinąć, postawić podgrzewaczem do dołu i wsadzić do tekturowego pojemnidełka. Powinno być ciepłe za 12 minut.
Ale to nie tylko to jest w takim zestawie. Są tam sucharki, jest konserwa, są jakieś cukierki, jest rozpuszczalny napój izotoniczny. Także taki zestaw naprawdę potrafi utrzymać przy życiu. To bardzo mi smakowało, nie w każdej jest. Mieszanka owoców liofilizowanych, pycha, ja uwielbiam. Takie odwodnione, całkowicie pozbawione wody, suche owoce. One są bardziej odwodnione niż takie suszone. One są jak takie chipsy, jak takie chrupki. Pycha, bardzo lubię. Będzie na wieczór do YouTube'a. Już napęczniało, co oznacza, że reakcja chemiczna zachodzi i ciepło się wydziela. Słuchajcie, ja kiedyś tego użyłem. Miałem taki zestaw. Dała mi go pani pod Górą Ślężą. Pamiętam chyba 2 lub 3 takie zestawy. I to naprawdę potrafi poparzyć. Ta woda jest, za chwilę będzie, jeszcze nie jest, ale za chwilę będzie naprawdę gorąca. Jedzenie się grzeje, a na niebie takie czary. Jedzenie się grzeje już dobre 12 minut. Ale temperatura tego podgrzewacza ciągle wzrasta, a ja lubię gorące, więc jeszcze chwilę poczekam. Pewnie nie wierzycie, że to jest gorące, ale zobaczcie, jak paruje. Jest gorące, aż parzy, o! Kasza gryczana z mięsem. Trochę śmieci wyprodukuje przez te racje żywnościowe, ale darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. Wygląda tak. Leci jakiś sos z tego. Całkiem przyjemnie pachnie. Nawet nie muszę szukać swojej łyżki, bo w zestawie jest jednorazowa łyżka. Produkcja śmieci. Ale to dla wojska. Na wojnie bywa różnie. Całkiem dobre i ciepłe. No to jestem na stacji Cirk we Władysławowie. Podłączyłem baterię, żeby się trochę podładowała. Dojadam sucharki z racji żywnościowej. Artur dzwonił, są już w drodze do Władysławowa całą bandą. Ale ja nie zamierzałem jeszcze dzisiaj się z nim spotkać i tak też uczynimy. Ja sobie podładuję baterię i pojadę nad Zatokę Pruską na Polankę Zamarzania. Tam sobie przenocuję. Zimno jest już, a będzie jeszcze zimniej. Coraz wyraźniej temperatura zbliża się do zera. Tak. Natomiast w sumie było sporo słońca. Ten wiatr jest przenikliwy i zimny, ale w namiocie będzie wszystko w porządku. Skoro przeżyłem 3 lata temu noc w tamtym miejscu przy bardzo, bardzo niskiej temperaturze, to przeżyję i dzisiaj. A jutro spotkanie z przyjaciółmi. Nie mam nadziei. Wiem, że będzie bardzo przyjemnie. Nowy dzień we Władysławowie. Niech się dzieje.